Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczcie, jakie piękne niebo jest. Jak jest cudownie, ślicznie, fantastycznie. Przed chwileczką nagrywałam odcinek, pokazywałam tutaj wodę. Odcinek, który już jest na kanale. Jak nas tutaj pięknie woda zaczyna zalewać, jak nam wchodzi na pola. Ale przyjechałam tutaj generalnie po ziemię z kretowisk, po ziemię do wysiewania nasionek, zasiewów, rękawiczki białe, jak chirurg. No i najlepszą ziemią, jaką mi tutaj dziadek zawsze mówił, babcia, moi rodzice, jest ziemia z kretowisk. Oczywiście z łąk, z pól, gdzie nie są stosowane w ogóle żadne opryski, żadne takie chemiczne nawożenia. Zobaczymy, czy odmarzła już. Mięciutka. W środku jeszcze jest twardawa, ale tutaj już się da coś trochę nazbierać. I taka ziemia, ona pochodzi z głębi. Z głębi. To jest ziemia naprawdę dobra. Słuchajcie, gdzie są krety, tam są dżdżownice. Gdzie są dżdżownice, tam jest naturalny humus. Dżdżownice wytwarzają naturalny humus. One przerabiają ziemię przez siebie i mamy humus w czystej postaci. Także to, co kret wyryje, bo tam często ludzie mówią, że to jest ziemia jałowa, że to jest ziemia niedobra, bo z głębi. Nie, to jest ziemia, którą przerabiają właśnie dżdżownice. Dżdżownica, wiecie co, jest przysmakiem, ulubionym daniem kretów. Oczywiście one nie pogardzą pędrakami, nie pogardzą żadnymi robalami, ale dżdżownice są ich przysmakiem i tak jak kret łapie je przed zimą i tak jakby w korytarzach układa sobie te dżdżownice, przegryza im kręg chyba się mówi, przegryza, tak żeby tą dżdżownicę unieruchomić. Ona wtedy z przerwanym kręgiem jest tak jakby uszkodzona i nie może się poruszać. I on sobie tę dżdżownicę układa w korytarzyku jako taki zapas do jedzenia. Ale dżdżownice mają skłonność bardzo szybkiej regeneracji. Segmenty im się odnawiają, więc taka dżdżownica, już teraz Wam nie powiem po jakim czasie, ale jest w stanie się znowu ruszać i daje dyla, ucieka tym kretom z tych ich siedzisk i wytwarza dalej nam naturalny taki humus. I zobaczcie, o, łabędzie poleciały. Łabędzie nie ma. Dwa, para. To są ptaki, które wiążą się monogamiczne, wiążą się w pary raz na całe życie i jeżeli jedna z partnerów odejdzie, zdechnie, padnie, drugie już sobie nie znajdzie partnera, zostaje samotne. Piękna jest ta przyroda, nie? Żeby tak ludzie umieli jeszcze czerpać właśnie z mądrości, z piękności ptaków. Zobaczcie. Patrzcie, jak ta ziemia wygląda, jaką ona ma strukturę gruzełkowatą. Boziuniu, jak ona pachnie. Jak ta ziemia, kochani, pachnie. Jaka ona jest, zobaczcie. Można lepić kuleczki. Ziemia jest masna. Ziemia jest, mimo to, że z łąki, nie nawożona. My tutaj język mi się plącze, chyba z zimna. My tutaj wywozimy obornik na swoje łąki, ewentualnie gnojówkę taką rozrobioną z wodą i na te łąki stosujemy także nawożenie. I jeżeli jest, to jest tylko naturalne, bo nie zawsze wszystkie łąki nawozimy, bo w danym roku akurat nie starczy nam tego nawozu. Także ziemia jest naprawdę dobra. Dobra, ziemia jest dobra. I dobra, jedziemy do domu. Mamusia stoi za kamerą. Ja też. Jedziemy. Chodź, mamusia. Nawet nie macie pojęcia,
jaki na dworze jest lodowaty wiatr, jak przeszywa kości. Niby jest na plusie, ale ten wiatr daje uczucie takie, jakby było minus 10 albo i więcej stopni. Ziemia z kretowisk jest w domu i teraz no, będę robić sobie tutaj to w kartoniku, bo tak mi jest najwygodniej. Zobaczcie, jak tutaj teraz tu będzie dokładnie widać, jaką ona ma strukturę, jak ona wygląda. Tak właśnie wygląda ziemia z kretowisk, gdzie jest dużo dżdżownic, które tą ziemię właśnie przerabiają. Ta ziemia jest już na starcie wymieszana z naturalnym humusem i ona tak naprawdę jest już bardzo dobrą ziemią. Od kiedy tylko sięgnę pamięcią, moja babcia z dziadkiem, rodzice właśnie do takich doniczek, pod kwiaty, pod wysiewanie nasionek zawsze brali ziemię z kretowisk, czy nawet jak mieliśmy folię, to tata jeździł przyczepką, zbierał ziemię z kretowisk i żeśmy sobie w namiocie foliowym uzupełniali ewentualne braki i bardzo ładnie się rodziło. Przy czym dodawali do tego albo kompost, albo obornik. Tutaj nie będę dodawać ani obornika, ani kompostu, bo to będzie ziemia do doniczek pod wysiew nasionek i dam sobie mączki bazaltowej. Mączka bazaltowa jest bardzo dobrym, naturalnym składnikiem. Zawiera ona bardzo dużo mikroelementów i pierwiastków, które... Wiecie co, one się rozkładają bardzo wolno i roślina w calutkim procesie wzrostu i rozwoju systematycznie sobie to pobiera. I perlit. Perlit. Oj. Chodź tutaj, zobaczcie. Kto nie wie, to perlit jest bardzo leciutki, jak puch. To są takie kuleczki. Kuleczki bardzo suche, jest to leciutkie, jakby zawiał wiatr gdzieś na zewnątrz, to sobie pofrunie w siną dal. Często jak kupujecie kwiaty w doniczkach do ogrodów, są takie białe kuleczki. To jest właśnie perlit. On teraz, zobaczcie, ma taką strukturkę niekształtną, ale tutaj, jak się napije, on będzie okrągły. Będą takie kuleczki. Co daje perlit? Perlit bardzo dobrze napowietrza ziemię i spulchnia ją. Także dobrze jest dodać go do ziemi. Mało tego, on zachowuje wilgoć, bo teraz on jest w postaci sypkiej, wyschniętej, tak można powiedzieć. I jak się napije, będzie tą wilgoć zatrzymywał, ma dosyć duże właściwości higroskopijne. No higroskopijne to właśnie znaczy takie absorbujące wodę, wchłaniające wodę. I teraz to wszystko dokładnie sobie wymieszam. I tak, ile mączki bazaltowej? Mączki bazaltowej się nie przedobrzy. Na każdym opakowaniu jest podane stosowanie, ile stosować, ale tu się nie bójcie, to jest naturalny składnik, naturalny produkt właściwie, pochodzący ze skał tego się nie przedobrzy, bo rośliny one same będą sobie pobierały tyle, ile im będzie potrzeba. Tak samo perlitu. Perlitu ile dacie, tyle będzie. No nie nawalcie pół na pół z ziemią, bo to też nie na tym to polega. I tutaj teraz dokładnie to wymieszam. I słuchajcie, ja ziemi nie wyparzam, nie wypiekam. Właściwie. Dosyć dużo osób mówi, że wypieka ziemię w piekarniku. Ja tutaj sceptycznie do tego podchodzę, z tego względu, że ziemia jest żywym organizmem, ona żyje. W tej ziemi znajdują się różnego rodzaju drobnoustroje, korzystne drobnoustroje. I jeżeli taką ziemię wsadzimy do piekarnika, no tutaj większość ludzi wypieka ją ze względu na ziemiórki, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że razem z ziemiórkami wypieczemy wszystko inne
I powiem Wam, że pozyskując ziemię z kretowisk czy z własnego pola, ja nigdy nie miałam problemu z ziemiurkami i tak naprawdę nie wiem, co to są ziemiurki. A osobiście nie wypiekam ziemi w piekarniku. No i przede wszystkim też trzeba wiedzieć, że jak pozyskujemy ziemię po mrozach, czy jak są takie temperatury no naprawdę dosyć niskie, to robaków nie ma w tej ziemi, bo one siedzą w głębi ziemi, a to zbieramy z... O, akurat nagrywacie. Babcia z kotem. No już tak prosił, już tak po moim oknie, że już nie dało rady, no musiałam go przyprowadzić. No. Ale co ciekawsze, kot tańcuje na babci oknie, a przynoszony jest do mnie. No takie pozy robi, że no już chodź. No Doniu, on nie ma parcia na szkło. Nie. Doniu nie ma parcia na szkło. I pójdzie się teraz wywali. Ma miejsce na fotelu i będzie leżał dotąd, dopóki mu się nie znudzi. A jak mu się znudzi, to przyjdzie pod drzwi i to też nie tutaj pod nasze, tylko tam pod ich. Także on prosi, żeby wpuścić babcię. I prosi, żeby wypuścić też babcię, a śpi u nas. Jeszcze trochę dam sobie perlitu. Także słuchajcie, no tutaj trzeba właśnie wiedzieć o tym, że robaki teraz o tej porze siedzą głęboko w ziemi i tu w tej, którą ja sobie pozyskałam z wierzchu kopców, tych robaków nie ma ani dżdżownic, ani innego niepożądanego tutaj, jak to powiedzieć, niepożądanych robaków. Tą ziemię teraz zostawię do ogrzania się w temperaturze pokojowej, no bo wiadomo, ja ją przyniosłam, ona jest zimna i gdybym teraz tutaj w tak przygotowaną ziemię od razu wsiała nasiona, to słuchajcie, one sparcieją, zagłąbieją. Nasionko też musi iść do ciepłej ziemi, nie można go wrzucić od razu w taką zimną, bo tak jakby ono przejdzie stres, przejdzie szok, to muszą być odpowiednie warunki. I no tutaj teraz ktoś mi może powie, a jak jest, jak się nasionka wysiewają i w zimie też leżą. Tak, ale one się przystosowują, bo zostaną wysiane na jesieni i ta temperatura pomalutku sobie spada, więc one się aklimatyzują. Ale jeżeli nasionko z temperatury pokojowej wrzucimy w taką ziemię, to ono zagłąbieje często, nawet, słuchajcie, nie wzejdzie. Potrafi nie wzejść takie nasionko. Chodźcie bliżej. Zobaczcie, jak ta ziemia teraz wygląda, jaką ona ma strukturę gruzełkowatą, co już mówiłam, bodajże dwukrotnie. Jest piękna, po prostu piękna. Wiecie, jak ja kocham tą ziemię, jak ja lubię ją przewracać. Jak ja lubię ją tutaj dopieszczać rękoma, napowietrzać, napulchniać. I wbrew pozorom, takie właśnie teraz przerzucanie tej ziemi przy przygotowaniu do doniczek ma ogromne znaczenie. Ona napowietrzy się dodatkowo. Mało tego, z ziemią trzeba rozmawiać, ziemię trzeba pieścić, trzeba dawać jej całe serce, wtedy ona odda nam to, co najcenniejsze ma w sobie. Da nam piękny plon. Ktoś może się z tego śmiać, ale to działa, naprawdę. Tak samo jak rozmowa z roślinami, rozmowa z kwiatami. Jest już nawet udowodnione, niedawno odsłuchiwałam taki program znanego naukowca. Teraz Wam już nie powiem, jak ten naukowiec się nazywa, bo niestety mi nazwiska umykają. Ale wypowiadał się, nawet to ma jakąś nazwę, że rośliny po prostu się komunikują z nami. Zresztą, jeżeli podchodzicie do tego sceptycznie, z uśmiechem, zróbcie sobie doświadczenie we własnym zakresie, we własnym domu. Posadźcie dwie rośliny jednakowe, czy kupcie dwie rośliny jednakowe. Postawcie je jedną w jednym pomieszczeniu, drugą w drugim, bądź kilka metrów od siebie. I tej jednej, nie wiem, wysyłajcie całuski, rozmawiajcie z nią, głaskajcie, witajcie się z nią, dzień dobry, do widzenia. Rozmawiajcie tak jak z przyjacielem, a drugą w ogóle tylko podlewajcie i nic traktujcie po macoszemu.
po miesiącu, ba, po tygodniu zobaczycie już różnicę. Ja takie doświadczenia robiłam i to naprawdę działa. Dzisiaj nawet pisałam na Messengerze tutaj z jedną osobą i tak zaczęliśmy rozmawiać na temat właśnie ogrodu i ta osoba mówi, że ja mam dużą wiedzę, że jestem skarbnicą wiedzy. Nie, po prostu ja to kocham, ja się tym interesuję. Każdy z nas ma dużą wiedzę. Powiem Wam, że skończyłam szkołę rolniczą, co już większość z Was wie, i miałam to szczęście, tą wielką przyjemność, zaszczyt niesamowity, że moimi profesorami byli ludzie, którzy jeszcze urodzili się przed wojną. Mieli też nauczycieli przedwojennych, szli starym tokiem nauczania, takim można powiedzieć z dziada, pradziada. Wiedzę mieli niesamowitą i chodząc do szkoły, tak tą wiedzę przekazywali, zwłaszcza pani Markowska. Ona była taką naszą profesorką od praktyk w ogrodzie. Pan Urbański to był człowiek, który myśmy na niego mówili ułan, bo on się ubierał jak ułan, miał takie buty ułańskie, miał cały taki mundur ułański. Człowiek naprawdę o niesamowitej wiedzy. Pan Mazurkiewicz, który też praktyk w polu nas już z kolei uczył. Także to byli, czy chociażby profesor Wróbel, profesor Czapkin, który uczył nas hodowli, profesor Wróbel uprawy, i nie było, zmiłuj się. Katowali nas tą wiedzą, bombardowali nas wiadomościami i były takie momenty, że po co mi to? Po co mi to? I jednak to się wszystko przydaje i dzisiaj, tak już z perspektywy tych dziesiątek lat, które minęły od ukończenia szkoły rolniczej przeze mnie, powiem Wam szczerze, że brakuje mi tych profesorów, bo już poodchodzili, już ich nie ma wśród nas i nawet nie wiecie, jak ja bym chciała dzisiaj z nimi porozmawiać. Ha, wspomnienia wróciły i taka tęsknota. Zaraz się rozklejam, ale uwierzcie mi, że brakuje mi tych ludzi, bo dzisiaj, mając już tyle lat, jestem mądrzejsza, jestem bogatsza o wiele doświadczeń. Wiedziałabym, o co spytać, na co zwrócić uwagę, czego dopilnować, czego, do czego bardziej się przyłożyć, ale tej możliwości już nie mam. I tutaj teraz do młodszych, którzy mnie oglądają, jeżeli jeszcze się uczycie, jesteście na końcówce, może jakieś studia, przykładajcie się, bo później za 20-30 lat naprawdę przyjdzie ogromny żal, ogromna tęsknota za czymś, czego już nie da się cofnąć i będziecie żyli z takim nie do końca spełnieniem. Tak samo mówię ja. Bardzo dużo bym teraz dała, żeby cofnąć się do lat szkolnych, czy chociażby nawet teraz wskrzesić te osoby, żeby móc z nimi usiąść i porozmawiać na temat rolnictwa, na temat gospodarowania. Bo dzisiaj no, idziemy w kierunku całkiem innych metod. No podejrzewam, że niejednokrotnie moi profesorowie się w grobach przewracają, jak słyszą co niektóre rzeczy, i chciałabym ich zaprosić tutaj do tego filmu, do tych filmów, żeby oni się wypowiedzieli, żeby oni pokazali, jak to było. To były osoby naprawdę z charyzmą, z sercem, z ogromną miłością do ziemi, polskiej ziemi. Oni ją kochali. Mało tego, oni ją czcili i przekazywali to nam. I wiele osób, wiele moich koleżanek, kolegów poszło w ślady rolnictwa i no, wynieśli z tych nauk bardzo dużo. I tą ziemię nie uprawiają, aby uprawiać, ale oni ją miłują. Miłują ją ponad życie, tak jak miłuję ją ja. Mogłabym tak długo. Ale tu chyba nie na tym to polega, żeby tutaj zanudzać Was takimi moimi sentymentami. Wracając do tematu ziemi, będzie za niedługo, za chwilę, no właściwie jutro prawdopodobnie,
odcinek już z wysiewu. Ziemia mi się ogrzeje przez noc, postawię ją sobie na kuchni i będziemy siać. Zaczyna się, kochani, zaczyna się od nowa przygotowanie do sezonu. A na dzisiaj życzę Wam dużo ciepła, dużo miłości do drugiego człowieka, wyrozumiałości. Kto jest wierzący, to życzę Wam takiej Bożej opatrzności, opieki Matki Bożej i takiego iścia przez życie z Bogiem w sercu, a wtedy wszystko jest łatwiejsze. A kto jest niewierzący, życzę dużo ciepła, dużo zdrowia i też serducha do drugiego człowieka. Także wszystkim bez wyjątku, wszystkim życzę Wam dużo miłości i ciepła. Trzymajcie się. Wow. Trzymajcie się. No nie. Jeszcze trzeci raz będzie. Tak z rękawiczkami nie wypada się z Wami, kochani, żegnać. Kocham Was wszystkich, więc czystymi łapkami żegnam się z Wami.